Filipie, otrzymałeś tutaj statuetkę jako jeden z nielicznych. Powiedz mi, czy jesteś zadowolony z tego wyróżnienia? Tak, no jak tu nie być zadowolony, skoro na 50-lecie klubu zostaje się uhonorowanym jednym z najlepszych sportowców. No jestem bardzo szczęśliwy, tym bardziej, że no, dzięki klubowi Osie Zgorzelec zaczęła się moja przygoda ze sportem. Twój tato jest pedagogiem, a teraz startuje na burmistrza. Powiedz mi, co sądzisz o jego starcie? No uważam, że właśnie najwyższy czas. No, już zastanawiałem się, dlaczego dopiero tak później się na to zdecydował, ale no, jestem no, całym sobą za nim, tak, wspieram jego każdą decyzję. Mój tato zawsze był za ludźmi po to, żeby po prostu im pomagać, także myślę, że to jest idealny kandydat na to miejsce.